Dzień dobry. Dziś ekipa programu Poznaj Podkarpackie jest w miejscu Piastowym. Tu odbywa się impreza Wiele Kultur, Jedno Miejsce i tym miejscem jest właśnie miejsce Piastowe, choć my konkretnie jesteśmy w miejscowości Rogi. Skąd pomysł na taką imprezę? Otóż przez miejsce Piastowe przebiegać będzie droga Via Carpatia. Dlatego lokalny samorząd postanowił przybliżyć kulturę tych krajów, przez które będzie przebiegać ta droga. Przypomnijmy, przebiega od Salonik po Kłajpedę, ale nie tylko. Dzisiaj będą tutaj greckie smaki, bo od Grecji w ogóle zaczynamy, ale będziemy mogli poczuć się przez chwilę jak na przykład w Prowansji, stąd lawenda, którą trzymam w ręce. A dlaczego warto przyjechać do miejsca Piastowego? To pytanie do mojego gościa, a jest nim pani Dorota Chilik, wójt miejsca Piastowego. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No jak było z tym pomysłem właśnie na to, by przybliżyć kulturę tych krajów, przez które będzie przebiegać Via Carpatia? Jest to pomysł połączenia takiego profesjonalnego przekazu o tym, co się dzieje w terenie przy budowie Via Carpatia na odcinku właśnie od granicy Barwinek przez naszą gminę i to w kierunku Rzeszowa. A przy okazji każdego roku będziemy poznawać kulturę, tradycje, obyczaje krajów położonych wzdłuż właśnie Via Carpatii. Na początek Grecja. Na początek Grecja. Niby daleka, ale dzisiaj będzie nam bardzo bliska. Daleka, chociaż wystarczy na przykład wsiąść w samolot i za 2 godziny jesteśmy na przykład na Krecie. Ja dopiero stamtąd wróciłam i mnie Grecja urzekła między innymi kuchnią, tańcami i też ludzie są tam niesamowici. Jak wy chcecie przyciągnąć Greków do siebie? No właśnie. Dzisiaj kilku z nich już tutaj będzie, prawda? Tak, będzie. Jest główny panelista właśnie, który przybliża rozwój infrastruktury i moc, która idzie dla nas, dla samorządów lokalnych w związku z tym. No ale też będzie i Teo Wafidis gotował greckie danie, będzie zespół Orfeusz, będzie nauka tańca Zorby, więc my chcemy powiedzieć, że jesteśmy ludźmi też otwartymi, ciekawi świata, ale też chcemy tutaj poznać właśnie te smaki na miejscu, bo nie każdy może wsiąść w samolot i pojechać właśnie na Kretę. No jeżeli ktoś był na Krecie, to wie, że Grecy słyną między innymi ze wspaniałej oliwy, z oliwek, prawda? Ale też chcieliby poznać kulturę waszą, z czego słynie miejsce Piastowe. To znaczy, no dzisiaj na pewno państwo się przekonają, że nasze koła gospodyń to też jest przepiękna tradycja, długa historia działalności, ale też i piękne i no niesamowite smaki polskie. Właśnie, czego spróbujemy? Zobaczymy. Ja nie chcę tutaj wszystkiego zdradzać, ale myślę, że będzie tutaj wiele takich dań naszych typu bigos, czy żurek, czy pierogi, no to co najważniejsze. Dzisiaj koła gospodyń próbują zmierzyć się z kuchnią grecką, więc chyba nie będzie łatwe. No nie będzie łatwe. Ale pod okiem fachowca. Właśnie, potem Teo będzie testował i wybierze tą potrawę najbliższą właśnie smaku Grecji. Ja wspomniałam o tym, że jak ktoś tutaj przyjedzie, to może poczuć się jak w Prowansji, prawda? Ta lawenda przepięknie pachnie. Wiem, że są pola lawendowe właśnie tutaj w miejscu Piastowym. Tak, są pola lawendowe. Teraz już właściwie mamy te plony w ręku. Ale są w Głowience pola lawendowe i właśnie tutaj na stoiskach naszych rękodzielników można zobaczyć, powąchać, dotknąć, bo nie tylko są te piękne bukieciki, ale też są i woreczki z zapachami, także zapraszam serdecznie. Pani wójt, a jeśli ktoś tutaj przyjedzie, to jest to taki wypad na jeden dzień, czy jest zaplecze turystyczne, czy można się gdzieś zatrzymać, czy są gospodarstwa agroturystyczne, hotele i na przykład, czy można potraktować właśnie to miejsce Piastowe też jako taką bazę wypadową i wybrać się na przykład Beskidniki? Oczywiście, skoro mamy dzisiaj tylu gości z nami, to znaczy, że są hotele, jest baza. Jest się gdzie zatrzymać. Jest się gdzie zatrzymać. A to, że mamy tak piękne miejsca, które warto zwiedzić, to w zależności od tego, jakim turystą jestem. Czy chcę po prostu przyjechać samochodem z przyczepką, wziąć rower i objechać po naszych szlakach rowerowych, zwiedzić na przykład stare kościółki, sanktuarium michalickie w miejscu Piastowym, czy właśnie takie perełki jak pole lawendowe, czy no wielu innych, prawda, wystawców, no to zapraszamy. Też można pospacerować po naszych górkach. Beskid Niski jest... Czyli turystyka dla aktywnych?
Tak, aktywnych, ale nie aż tak wymagająca, bo Bieszczady to już wiadomo większe górki, a my tutaj mamy piękne ścieżki, w sensie piękne, bo proste i łatwo dostępne. Takie miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć? Ja myślę, że sanktuarium na górce, bo z tego słynie miejsce Piastowe. No i tutaj właśnie dzisiaj odbywa się też Fatima. Rzesza ludzi nie tylko będzie tutaj na stadionie, ale też pielgrzymów przyjedzie na Fatimę. To jest pierwsza sobota miesiąca, więc jeszcze wrzesień i październik zapraszamy też na Fatimę do miejsca Piastowego. Więc zachęcamy, żeby tutaj do nas przyjechać. Ale ja tutaj, proszę Państwa, nie jestem sama. Jest ze mną Marcin Pawlak, który już wybrał się w teren, by zobaczyć, co jest tutaj ciekawego do zobaczenia. Dzień dobry. Ja zwiedzanie gminy Miejsce Piastowe zaczynam od wiekowej budowli. Prawdopodobnie najstarszy kościół na terenie gminy. Za mną się znajduje, a razem ze mną ksiądz Jan Nikborowicz, proboszcz parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Procance. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Powiedzmy trochę o historii tego kościoła. Kościoła, który do dziś funkcjonuje, bo w niedzielę o 18:00 tutaj specjalna msza jest odprawiana. Tak. Tak, jest to zabytek. No, kilka lat, mówiąc oczywiście kilka wieków, który pierwsza zmianka taka konkretna o kościele jest z roku 1645. Była to wizytacja wtedy kanoniczna biskupa Pawła, nie ma nazwiska, który zapisał w swojej potem tej powizytacyjnej kronice, że jest tutaj wieś królewska i kościół pod wezwaniem Wszystkim Świętych. I to jest pierwsza zmianka taka konkretna. Natomiast jeśli idzie już o sam kościół, to jest dopiero troszkę późniejszy zapis, też z wizytacji biskupa Przemyskiego, który w roku 1691 zapisał, że jest to kościół starożytny i bardzo ciasny. Więc wygląda z tego, że jeżeli starożytny, no to możemy mówić no, przynajmniej 100-200 lat na pewno wcześniej. To jest rok 1699, a tak 200 lat wcześniej, no to jest wiek, może koniec XV-XVI wiek. Co ważne, w niedzielę można tutaj brać udział w mszy świętej, ale można go także zwiedzić normalnie w tygodniu, tak? Tak. Wystarczy tutaj na plebanie do księdza zapukać. Oczywiście można zwiedzić, jak tylko ktoś tutaj jest, wtedy spokojnie można sobie pooglądać i, no i też oczywiście zwiedzić już jako nie tylko zabytek, ale też miejsce no, kultu Bożego. A kościół jest też ciekawie położony, bo nad brzegiem Miasiłki. Tak, kościół jest nad brzegiem Miasiełkiem, bezpośrednio, no, jeżeli jest lato, to drzewa troszkę zasłaniają. Natomiast w zimie pięknie widać już Jasiołkę na dół, jak popatrzymy. No i wspaniały widok też na drugą wioskę, Niżną Łąkę. Tam rzeczywiście no, jest piękny widok. Tak. Podobno stamtąd tutaj do Wrocanki na Szczudłach, tak? Przez Jasiołkę przechodzili na mszę. Tak, tak było też, dlatego że nie było mostu. Była kładka taka normalna, najpierw drewniana. Teraz jest już taka kładka troszkę bardziej solidniejsza, no więc Szczudła nie za bardzo. Ale tak jest opowiadanie ludzi, że niektórzy to właśnie tak sobie przechodzili, no bo wiadomo, że przez wodę trzeba było jakoś przejść. Oczywiście dzisiaj to już jest nieaktualne. Dzisiaj to jest historia, którą ksiądz proboszcz Państwu może opowiedzieć, jak Państwo tutaj postanowią zaglądnąć, a warto, bo sam kościół rzeczywiście robi wrażenie już z zewnątrz, ale w środku także. No, warto ten obiekt odwiedzić. Tak, oczywiście, że z zewnątrz no, wiadomo, że ma swoją bryłę i charakterystyczną tutaj sygnaturkę, tą wieżyczkę, no i też oczywiście krytygontem. No, warto to oczywiście z zewnątrz zobaczyć, ale w środku no, jest istota tam jest, tam odczuwa się miejsce święte, kult, a przy tej okazji także można doskonale właśnie zwiedzić, troszkę poznać historię, zwiedzić te dawne jeszcze czasy, które są już tylko dla nas historią. Tak wszystkiego nie będziemy zdradzać. Trochę myślę, że Państwa zainteresowaliśmy z księdzem proboszczem, a po więcej, no to trzeba przyjechać do miejsca Piastowego, konkretnie do Wrocanki i tutaj jak do księdza zapukamy na plebanie, to ksiądz na pewno nas oprowadzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i polecamy Państwu to miejsce właśnie w gminie Miejsce Piastowe.
A Marcin rusza w dalszą drogę i będzie szukał równie ciekawych miejsc, które pokażemy Państwu w kolejnych wejściach. A my wracamy do miejscowości Rogi. Oczywiście zachęcamy Państwa, by tutaj przyjechać, bo tu przez cały dzień trwa impreza Wiele Kultur, jedno miejsce, dziś klimaty greckie. No właśnie, co się dzisiaj będzie tutaj działo? Dlaczego warto tu dziś zaglądać? No wiele będzie się działo, ale przede wszystkim zaczynamy panelem dyskusyjnym. Właśnie mieszkańcom i słuchaczom chcemy przybliżyć budowę, a właściwie jej aktualny stan. Co się dzieje z Via Carpatią, co się dzieje na terenie naszej gminy czy gmin ościennych. Będziemy gościć wielu burmistrzów, wójtów gmin właśnie położonych wzdłuż Via Carpatia i ze Słowacji i z Polski, więc jest to taka szansa do przedyskutowania tematu na dalszy. Wszystkich tutaj zapraszam. Oczywiście będzie można spróbować też greckiej kuchni i regionalnej kuchni. Serdecznie Państwa zapraszamy, a na koniec występ zespołu 2+1, a my ponownie widzimy się po godzinie 13. Do zobaczenia.